Cześć, witajcie na kanale Ref in the Hole. Zapraszam was na kolejny odcinek. Udało się trochę pokopać, pogoda była taka sobie, ale wykopałem sporo fajnych rzeczy. Zapraszam was na kolejny odcinek. Hejka! Pierwszy dołek, jestem na pastwisku, tak jak widzicie, bardzo rzadko się zdarza, że mam takie pola, no i coś takiego, średnie wiecze przypuszczam. Znajduję się w takim fajnym malowniczym miejscu, tam jest stary kościół. Lecę dalej, bo zaraz ciemno, wyskoczyłem tylko na godzinkę. Kolejna fajna, ciekawa znajdka. Ciężko mi określić, co to za okres, ale interesujące, naprawdę bardzo interesujące, fajne wzory. Nie wiem co to. Lecę dalej. No teraz trafiła się piękna rzecz, przęślik średniowieczny albo rzymski. Muszę go oczyścić w domu, zobaczę, przyjrzę się mu, ale na pewno stare, bardzo fajny, ciekawy artefakt. Powiem wam szczerze, że wydawało mi się, że kopałem już na mega zaśmieconych polach, ale niestety te pole to jest po prostu kosmos. Nie wiem, albo tu faktycznie kiedyś coś stało, tak jak moja farmerka mówiła, albo wyrzucony został śmietnik tutaj. Aczkolwiek nie wychodzi mi tutaj kolorowy jakiś śmietnik współczesny. Wyszło mi sporo ołowiu. Też starego, średniowiecznego przypuszczam. No i przęślik, jakieś tam drobne, tak jak widzicie, artefakty. No nic, no co? Dzisiaj prawie słońce zachodzi, także wracam do domu, ale wrócę tutaj i będę próbował swoich sił następnym razem. Lecimy dalej. Nie wziąłem ze sobą mikrofonu znowu, pewnie będzie wiało, sorry. Ale bardzo się spieszyłem, żeby tylko choć chwilę pokopać. Wyskoczyła, tak jak widzicie, klamerka, nie jest stara, ale jakiś artefakcik. Lecę dalej. Patrzcie. Coś tu się jeszcze mi przykleiło. Jest sreberko. Maluteńka, chyba Elizabeth. Albo nie wiem. Możliwe, że jest to Elizabeth. Bardzo, bardzo słabiutki sygnał. O, chyba nie. Chyba Henry któryś. Świetnie. Pięknie. Bardzo się cieszę. Koniec dnia już prawie. Chodzę dopiero jakieś 50-40 może minut. Ale jest. Trafiłem w końcu. W końcu po tej przerwie. Mega się cieszę. Dobra, lecimy dalej. Kieruję się w stronę domu i wyszła jeszcze monetka. Kompletnie nie wiem co to, ale umyję, wyczyszczę i zobaczymy. Coś nie chcę złapać fokusa. Lecimy dalej. Słuchajcie, mam nadzieję, że dobrze widziałem, coś jest w tej grudzie. Mam nadzieję, że sreberko, tak. Jest. Jest kolejny hami. Kolejne średniowieczne srebro. Ale tak jak widzicie, co tu się dzieje na tych polach w tym momencie, to jest obłęd. Zostawiam go w takim stanie, jaki jest.
i umyję go w domu. Szkoda go trzeci niszczyć. Fajnie. Jest drugie sreberko. Jest. Lecę dalej. Teraz trafiła mi się fajna nabijeczka, możliwe, że od książki, i uciekła sobie. Zobaczcie, fajna stara nabijka. Może od książki, pasa, od czegoś. Jak widzicie, jeszcze nawet została jakaś srebrna patynka na tym. Plejcik taki. Dobra. Fajnie. Coś wychodzi. No to idę dalej szukać monetki. Teraz kawałek czegoś pięknie zdobionego było. Jest chyba trzecie sreberko. Przynajmniej tak to wygląda. Strasznie wieje. Patrzcie, przewróciłem się praktycznie w błoto, tyłkiem wpadłem, przykleiły mi się buty, próbowałem to oczyścić, bo nie wiedziałem, na początku myślałem, że kawał jakiegoś złomu, a to patrzcie, piękny jakiś hammer, nie mam pojęcia co to jest, niestety posiekane chyba troszeczkę, oby tutaj nie zostało, chyba zostaje trochę srebra nawet. To ja w takim razie tego nie dłubię. Obmyję sobie to w domu i zobaczymy.